Cześć, Kama TV. Moi drodzy, czy kiedyś się zastanawialiście, ile tak zwanych sklepów z tanią odzieżą, przysłowiowych lumpeksów, znajduje się w Sępólnie? My właśnie z Karolem wybieramy się, aby policzyć tak naprawdę, ile się znajduje taki sklep. Pokażemy wam niektóre, jeżeli nam się uda wejść z kamerą, ale sądzę, że tak, że nie będzie z tym problemu. I dowiecie się, ile mamy lumpeksów w Sępólnie. Tak samo można byłoby się spytać, ile mamy zakładów fryzjerskich w Sępólnie. Ale my zajmiemy się dzisiaj lumpeksem. Co? Nie tego go uważyła. Tak. No, zapraszamy. Słuchajcie, jesteśmy w pierwszym sklepie z tanią odzieżą, który ma 9 lat. On znajduje się bardzo blisko naszego osiedla tureckiego, dokładnie tak, bloku numer 1. Także to jest pierwszy na naszej drodze, a jest ich w Sępólnie, oj, jest. Dlatego pierwszy mamy już zaliczony. I mamy sklep z tanią odzieżą numer 2. Ale o tyle on się wyróżnia, że jest kącik dla malucha. To jest fajne, rodzice mogą mieszkować, a dzieci są zajęte swoimi sprawami. Fajnie, fajny pomysł. To sklep numer 2. Ciekawe, czy będzie tyle tych sklepów, o ile ja bym chciał. Jak nie, to Karol, uwierz mi, będę miał depresję. Stara, brzydka brama. Tutaj był również lumpeks. Znaczy, jak mi się otworzyło, to tam było takie pomieszczenie. I tam się znajdował też lumpeks. Nie ma, zamknęli. Nie wiem dlaczego, ale kawałeczek dalej, nie powiem gdzie, bo nie mogę. Jest sklepik z tanią odzieżą, z kącikiem dla malucha. A tutaj zamknęli. Pojawiłem się. Wiecie co? Mamy trzeci sklep z tanią odzieżą. A wyobraźcie sobie, cześć, a wyobraźcie sobie, że chcieliśmy, żeby kamera tam do nas dotarła, pani była bardzo zdziwiona. Nie, naprawdę nie. Oj, ja was nawet oglądam, ale nie. No to nie. Ale my za to panią bardzo pozdrawiamy i cieszymy się, że jest pani na naszej liście numer 3. Jeżeli chodzi o sklepy. To takie tanie, nie? To już kolejny dzień poszukiwań tanich sklepów z tanią odzieżą. Myśleliśmy tak naprawdę w pierwszym dniu, że były tylko 3 sklepy. Ale dobrze poinformowani klienci stwierdzili, że nie. Że tu jest 4. sklep. No i chyba Karol faktycznie tej pani jeszcze te kwiaty musiał kupić, bo odkryliśmy jeszcze dzięki naszym klientom, że jest 5. sklep z tanią odzieżą. Ten na razie jest największy. I jest co wybierać. Jeżeli potrzebujesz PlayStation, jest. Jeżeli potrzebujesz DVD, jest. Jeżeli potrzebujesz dobrego monitora do komputera, jest. Czyli wszystko jest. Prawie wszystko. Nie, to nie jest tego tutaj w sklepiku, ani żadnego innego. No i proszę bardzo, okazuje się, że ta pani naprawdę była bardzo bliska prawdy, ta pani ze sklepu numer 1, bo to już jest 5. sklep z tanią odzieżą. Dowiedzieliśmy się, że jeszcze na naszej drodze jest jeden. Czyli podwójny kosz od Karola kwiatów dla pani ze sklepu numer 1. Mamy prawdopodobnie w Sępólnie 6 sklepów z tanią odzieżą. I wiesz co, Karol? Nie będę miał depresji. Wiecie, co wam powiem? Na naszej liście numer 6. To znaczy, na pierwszym piętrze jest również sklep z tanią odzieżą. Tam sklep. To jest hala, olbrzymia hala, gdzie można kupić tanią odzież. Także numer 6. Oho, zaczyna nam się znowu pogoda psuć, jakby deszcz nie było wczoraj, nie? Numer 6. Jest. Mamy to. Numer 7. Prawdopodobnie też jest. Idziemy to sprawdzić. Sklep numer 7 z tanią odzieżą. Ostatni. Szanowni klienci, jakbyście jeszcze jakiś wiedzieli, dajcie znać. Idę już wspierać.
Miejsca odkryto. W naszym mieście znajduje się 7 lumpeksów. 2 z nich to miejsce przyjazne dzieciom. Jeżeli chcecie się zaopatrzyć w tanie, fajne rzeczy, szukajcie w mieście 7 sklepów z tanią odzieżą.